jestem po 48 godzinach na tej cudownej wodzie. W wodzie marzeń, naprawdę pięknej żwirowni. Niesamowitej, jak już mówiłem wam wcześniej. Jak na razie odpala mi jedna miejscówka. Znaczy jeszcze tam pod tym takim na Wisie przy brzegu miałem tam pierwszą rybę, 17, ale nic się więcej już tam nie dzieje. Tam mam też drugi zestaw na podobnym spadku, na którym teraz łapię ryby. Tam dzisiaj kompletnie nic nie dzieje, więc dzisiaj taki mam plan troszeczkę tymi dwoma wędkami gdzie indziej po prostu połowić w innych miejscach. Widziałem w połowie zbiornika fajną taką wnękę, jest 8 metrów, wypłyca się, jest grzbiet, spada tak na 3-3,5 i tworzy tam fajne takie nierówności, one się dosyć długo ciągną, potem znowu lecą gdzieś na 1,5-2 metry i znowu spadają na 8, taka niecka tam się robi i tam myślę postawić dzisiaj dwa zestawy, znaczy tam postawię pewnie jeden zestaw, a jeden postawię zestaw na spadzie na 8 metrach, zobaczę czy ryby może odwiedzają taką głębinę, tym bardziej ta żwirownia jest niesamowita i tak naprawdę nie ma takich tutaj jakichś 100% miejscówek, jakichś takich rzeczy gwarantowanych. Z tego co rozmawiałem tutaj z chłopakami, szczególnie z Dawidem, jestem na łączach, Dawid mówi, że bardzo często przyjeżdża, miejscówki, które mu dawały ryby, nagle przestają dawać ryby i nagle łowi ryby w miejscach, w których w życiu by tam nie postawił zestaw. Więc tymi dwoma wędkami sobie poszukam czegoś innego, z takim wiecie, takim luzem, ze spokojem. Nęcić będę dalej jak nęciłem, czyli orzechy, drobne ziarna, czyli tam łubin, do tego oczywiście alerakła i kule, tak? Także tego się jakby zanęty się trzymam cały czas tej samej i tutaj nic nie kombinuję, tyle. Nie jest wielka, ale jest. Ale jest. Liczę się, że coś się wydarzyło. Ładny lampasik taki. Piękny lampas. Mały, piękny lampas. Mamy cię drami. Ciekawe, czy kamera nagrywała, czy nie, czy już było po ptakach. Kurde. Zobaczcie, kamera już nie nagrywała, także brania nie udało się nagrać. Nie jest wielki, ale zobaczcie, jaki piękny lampas. Wypuszczamy go. Chodź. Chodź, mordeczko. Jaki piękny jest lampasicho. Widzicie go? Rewelacja. Czekaj. Patrząc pod kątem tutaj taką żwirownię, zastanawiałem się też troszeczkę nad przynętami. Wiele osób się zastanawia i pyta się o te kule Aller 90, czy można je używać bezpośrednio z wiadra, jak one się trzymają i tak dalej. Ja po swoich doświadczeniach mogę śmiało powiedzieć, że one są naprawdę ok i można na włosie spokojnie 24 godziny ją trzymać. Tak też robię. Wyciągam po prostu bezpośrednio z wiadra taką kulę, podbijam ją połówką candy crencha. Oczywiście candy crunch jest bardzo mocno spsikany z tym zapachem, tym samym candy crunchem, ponieważ uwielbiam ten zapach i chyba karpie też. Sporo już ryb na to złapałem, więc jakby nie będę tu sobie łamał pewnych tematów, więc przyjeżdżam na taką wodę jak tutaj i wchodzę w te same tematy, które łowię na innych wodach. To jest pierwszy zestaw, który będę używał. Drugi zestaw to będą orzechy pilet. One są akurat moczone w dipie też candy crunch, w takim słodkim.
Te orzechy będą też podbite jakimś popkiem, tylko że tu będę stawiał słupek, taki dwa orzechy pilet i popek, dwunastka, on taki fajny słupek stawia. I na taką kompilację też już trochę ryb złowiłem. No i trzeci zestaw to jest Super Krill DB, naprawdę kurczę fajna sprawa i tutaj będę kombinował. Albo będę łowił na muttersy, albo będę łapał na bałwanki. Będę po prostu tylko obserwował lepszy jest bałwanek, czy jest lepszy mutters. Tak czy siak, jedna i drugie kule, czy to będą kule Super Krille, czy to będą muttersy, jedne i drugie są zalane hydrolizatem, wypite po prostu te kule są aż napite tym hydrolizatem i taki zestaw będzie lądował do wody. Oprócz tego na zestaw mój kombi Rig by Stand będzie szła PV-ka z granulatem Alera, z pokruszonymi kulami i to wszystko będzie zalane taką mieszanką hydrolizatu Super Krill. Plus do tego taka nowość, to jest rozpuszczony granulat Alera. Dostałem to do testów, żeby zobaczyć jak to będzie działało. I taką kompilacją te po prostu PV-ki będą zlane i to będzie leciało na dno razem po prostu z anętą, która będzie spadała z łód. Na razie trzeba montować zestawy, wywozić łódeczkę i niech płynie sobie kurczę w siną dalej. Świta. Sytuacja podobna jak wczoraj. Też o tej samej porze ta pierwsza 17 wyjechała. Ryba też jest fajna. Nie wiem jaka, ale na pewno nie jest taki firtek 7-8 kg jak wczoraj. Wreszcie się ryba pojawia, jest ładna ryba. Kurde, ładna ryba jest. Znowu podobny rozstrzeń jak dwie te 17. Piekielnie silne ryby. Mamy ją! Jest! Jest! Zobaczcie, kolejny piękny, rewelacyjny golas. Bajka.
coś niesamowitego, co się tu wydarzyło o poranku. Zaczęło lekko świtać. 4 rano, przed 4 rano. Lekki odjazd, bardzo lekki, bo co się okazało, ryba cofnęła się na środek wody. A tu taki konicho. Patrzcie na tą rybę. Ja po prostu oniemiałem, ja jestem po prostu... Te 2 siedemnastki złapałem, byłem naprawdę mega szczęśliwy, ale to co się teraz odwaliło, to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego, patrzcie na tą rybę. Patrzcie jakie zwierzę. Co za cudowne rybsko. Wielki, tłusty luszczeń. 24 kilo. Coś niesamowitego. Ale mi dał. Coś niesamowitego, kurde. Robię szybciutko sesję foto. Nie męczę tego zwierzaka, bo to jest coś pięknego. Próbuję dalej coś złowić, chociaż wykonałem plan przyjazdu na tą żwirownię chyba w 300%, bo w życiu się nie spodziewałem, że złapię taką wielką rybę za pierwszym razem. O, właśnie mam branie. Właśnie mam branie, kurde. Lecę. Ryba szybko do tego dobora. O kurde. Kat. Jest duży, ale najważniejsze jest braj na kamerze. Pełny łuski. Szpindel mały. A, czy to dupko małe. Jaki dupek amator. No, uciekaj. Zobaczcie jeszcze raz to piękne zwierzę. Tą piękną rybę. Wielką. Rybę ze zbrojni. Jestem mega spełniony. Pójdę. Pójdę. Teraz mała przerwa na konkurs, o którym Wam bardzo, bardzo często mówiłem na live'ach i na innych social mediach. Do wygrania są te nagrody, które są tutaj na stoliku. A więc Deep Super Curl z Dreambitesa, Candy Crunch Pop-upy, 12 i 15 Dreambitesa, specjalnie przeze mnie zalane flavorem Candy Crunch, żeby podbić ten niesamowity, super słodki, alaskopeksowy zapach. Do tego do wygrania są Media Pouch and Large Pouch, to są takie kuferki wodoodporne firmy Avid, naprawdę super sprawa.
tutaj poniżej macie haczyki, to są te same haczyki, na które ja łowię. Czyli numer 1, numer 2 snagi i white gapy dwójki. Kolejna nagroda to będzie żyłka Camo Outright Reline 0,33. Zestaw trzech liderów Avida. Tutaj na górze mamy moje autorskie kulki i orzechy. Tutaj są Black Tigery zalane Deepem Vitello. A tutaj mamy zalane kule Super Krille Dream Bitesa. Zalane są hydrolizatem z dodatkiem dipu, żeby lekko je utwardzić. Plus specjalny taki mam proszek krylowy, który dodaję do tego, żeby jeszcze bardziej wzmocnić te kule. Kolejne kule moje autorskie to są kule Alien 90 zalane boosterem squidowym z dodatkiem specjalnego dipu, który te kule jeszcze bardziej utwardza, przez co kule, które używam prosto z wiadra, są twardsze, dłużej stoją na włosie. Kolejna nagroda to mój ukochany, uwielbiony przeze mnie granulat Alien Aqua Fishing. W wiadrze mamy mieszankę różnej granulacji Alien Aqua Fishing. Specjalnie przygotowałem pod używanie PV-ki. A skoro używanie PV-ki, tak jak widzieliście na filmach, co robię, warto użyć wtedy boostera, który też jest do wygrania firmy Massive. To jest booster Strawberry GLM. Kiedy wykonamy PV-eczkę, możemy ją sobie fajnie zalać, to widzieliście na filmach. I to jest taki właśnie fajny komplet do tego. No i rzecz, o której często właśnie mówiłem, czyli moje handmade, 8 przyponów handmade, przywykonanych przeze mnie, Combi Rig by Stan. Fajna nagroda. Co zrobić, żeby to wszystko wygrać? Trzeba wykonać dwie rzeczy. Po pierwsze, subskrybować mój kanał na YouTubie, Karpiowy Stan Umysłu. To jest pierwsza podstawowa sprawa. A druga, napisać pod filmem komentarz. Może być cokolwiek. Fajnie, jak się odniesiecie do samego filmu, co zobaczyliście, co was ujęło, co was nie ujęło i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli nie masz pomysłu, kolego i koleżanko, co napisać w komentarzu, to po prostu zrób hashtag Karpiowy Stan Umysłu i to wystarczy. Losowanie nagrody odbędzie się na moim TikToku na live 18 września o godzinie 20. Ci, co nie mają TikToka, nic nie stracą, ponieważ ten moment losowania i kto został zwycięzcą, wrzucę do siebie i na Facebooka, i na Instagrama, i na YouTubie. Wszędzie będzie oznaczony ten ktoś, kto wygrał tą nagrodę, więc nie przegapi tego na pewno. Oczywiście, jeżeli masz TikToka, a jeszcze nie subskrybowałeś, nie włączyłeś obserwacji na mojego kanału, to naprawdę gorąco zapraszam po więcej, bo tam wrzucam bardzo, bardzo dużo filmów krótkich, ale bardzo treściwych na temat sprzętu, jedzenia, moich różnych przemyśleń i tego typu tematów, jeżeli chodzi o karpiastwo. Także zapraszam na mój kanał YouTube, na którym jesteście, Karpiowy Stan Umysłu, na Instagrama Karpiowy Stan Umysłu, na TikToka Karpiowy Stan Umysłu, no i na Facebooku po prostu najzwyczajniej w świecie Stanisław Gajaszek. Lecimy dalej z filmem. Trzeba zażyć trochę kąpieli, bo jest taki gorąc, że się po prostu w głowie nie mieści. Kupy z nurkowania. Super sprawa. Kurwa, super sprawa. Teraz chciałbym przejść do części underwater i pokazać wam, jak karpie nas, w tym wypadku mnie, w konia zrobiły. I też uświadomić was, że nie jesteśmy w stanie w ogóle zobaczyć brań na wędce. A to co widzimy, te piki i odjazdy, to już jest po prostu ryba zacięta. No i tak, w górnym prawym rogu mamy bałwanka, 18 na dole, 15 na górze kulka. 1,20 m wody, na mocnym spadzie, to jest żwirownia przy brzegu niedaleko. I zaraz będzie pierwsza próba podjęcia przez karpia przynęty. Patrzcie, o, cyk i wypluł. Zauważcie, że przed kulką jest patyk, który na pewno troszeczkę przytrzymał tą kulkę, przez co karp nie mógł do końca zassać całego zestawu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak wy myślicie, macie inne zdanie, to dajcie to w komentarzu. I
wyplute. Oczywiście nic nie zarejestrował mój sygnalizator, mimo tego, że łapałem na napiętej plecionce, więc naprawdę można sobie między bajki wsadzić te opowieści o delikatnych braniach, pojedynczych pikach, że dzisiaj ryby delikatnie biorą, to jest kompletna bzdura. Kolejna próba podjęcia i pyk, i to dosyć dobrze, mocno, energicznie on to zrobił, też nie było nawet sygnalizatora, bo nie miało się co w ogóle odezwać. Ciężarek leżał na krzakach, zobaczcie, na zwolnionym tempie. Łapie za samą kulkę, w ogóle tej kulki nie wsysa. Hak pod spodem, numer 2, snag, Avida. Tylko się przesuwa wolno po ekranie. Oczywiście zestaw wylądował tutaj na tych patykach. I ja już po 24 godzinach zrezygnowałem z tego miejsca, myśląc, że tu już, że tu po prostu karpie nie było, nic się tu nie działo. A tu się działo wiele. Tu chciałem wam jako ciekawostkę tylko pokazać Holk, nieszczęśnika, okiem kamery podwodnej. Wszystkie ryby holowałem do brzegu ze względu na to, że tam, jak widzieliście w pierwszej części, takie mocne garby były, tam nie było szansy wyholować tych ryb do brzegu. Zresztą na plecionce to jest głupi pomysł, bo tylko katuje się ryby i nie polecam nikomu tak robić. Ten leż tak opadał z tym ciężarkiem, nawet nie był w stanie zwolnić ciężarka z klipsa, a naprawdę z tych klipsów bardzo łatwo ciężarki spadają. Ale mała ryba, szkoda tego biedaka. No i tu już widzimy końcówkę, kiedy pan leszcz ląduje w moje ręce. Mam nadzieję, że ten live trochę wam rozjaśnił parę tematów, a może zaciemnił. Piszcie w komentarzu, co myślicie o tych braniach karpi.
kręci. To są bardzo silne ryby. Szkoda tamtej ryby, co z kamerą poszła i z całym zapisem, a naprawdę, uwierzcie mi, był mega zapis. Teraz nie zamontowałem kamery, bo mówię, pewnie nie będzie brania, a tu kolejny strzał. Więc godzina, widzicie, 20:20. Ale silna ryba. Bąble idą znowu. Jest dobrze. Silna, fajna ryba. Kolejna na pewno, myślę, że nastka. Ale są tu silne, piekielne ryby. Piekielnie silne ryby. Dobra, mamy go. Nie jest jakiś ogromny, ale jest strasznie, strasznie mocny. Kolejny lustrzeń. Kolejny lustrzak. O, źle pety. Widzicie, zobaczcie, z pyska wystaje. Kędy kręci super krył. Do brzegu, kolego. Powiem wam tak, po stracie ryby, którą straciłem dosłownie niedawno, bo więc jednym braniem, a drugim może była godzina czasu, którą straciłem z kamerą, ze wszystkim i najważniejsze z tym całym zapisem, który był podwodnym. Trafia się kolejna ryba, nie jest jakaś wielka jak poprzednie wielkie, większe ryby, które tu już złapałem, ale już jest fajna do pokazania wam, zobaczcie, z takimi charakterystycznymi szramami. Piękna ryba, 12500, nasteczka, zameldowała się na super chwila z Candy Crunchem, naprawdę robi to robotę, chociaż tak naprawdę, jak zawsze powtarzałem wam wszędzie, czy na live'ach, gdziekolwiek. Najważniejsza jest miejscówka, miejscówka, miejscówka i jeszcze raz miejscówka, potem przynęty, co nie zmienia faktu, że uwielbiałem tutaj chyba w tej miejscówce najbardziej kryla z Candy Crunchem. Rybę wypuszczam bez żadnych zdjęć i jedziemy dalej z koksem, póki jeszcze jest trochę widno, może się jeszcze coś dowie. I tak, zasiadka dobiega już końca. 5 dni nie wiadomo kiedy strzeliło. Jak to zresztą na rybach, zawsze tak jest. Ostatnią kawę sobie jeszcze mielę. Zasiadka uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo udana. Praktycznie prawie pod każdym względem. Mnóstwo ryb, PB łowiska, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, no bo przyjeżdżasz pierwszy raz nad wodę, powinieneś tak naprawdę zapłacić frycowe. A tu cyk, taka piękna ryba, do tego dwie siedemnastki, kolejne fajne, niezgorsze ryby, naprawdę fajna woda, fajny właściciel, fajna ekipa, która tutaj, kurczę, tą wodą się opiekuje. Wszystkich oczywiście naprawdę gorąco pozdrawiam i mogę tylko powiedzieć, że robota po prostu zrobiona na, nie na piątkę, tylko dychę, no to trzeba dać dychę, tak? Jeżeli chodzi o samą zasiadkę, o samą taktykę, to tu opowiadałem wam już przez cały film. Myślę, że dużą robotę tutaj, szczególnie czwartek, piątek, kiedy te ryby naprawdę dobrze brały,
bo dzisiaj już sobota jest słabo, jedno branie było tylko z rana. Wczorajsze dni naprawdę były fajne i mam takie wrażenie, odnoszę, że najlepszą robotę robiły właśnie te PV-ki, które były mocno zalane hydrolizatem tym krylowym plus rozpuszczonym malerem. Dlaczego tak sądzę? No dlatego, że po prostu wczoraj na przykład miałem brania, jedno było po pół godziny po wywiezieniu, a drugie było dosłownie 10-15 minut po wywiezieniu. To świadczy o tym, że te ryby bardzo szybko to lokalizowały i przynęta już nie leżała sama, ta PV-ka się po prostu nie rozpuściła, tylko cały czas pracowała, więc te ryby chętnie to po prostu lokalizowały i chętnie to zjadały, tak? Więc tutaj jakby stwierdzam, że ten towar działa, jest spoko, nie ma o czym gadać. Reszta, ciężko powiedzieć, bo nawet ostatnio właśnie na live mówiłem o tym. Niby te stanowiska z drugiej strony są bardzo podobne. Chodzi mi o ten spadek i wyprostowanie się, tam było na 4,5 metra. To jednak jeden kij tylko grał, tak? Grał tylko lewy kij. Jedna siedemnastka pierwszej nocy padła na prawy kij, ale już do końca zasiadki wędki już środkowa i prawa w ogóle nie odzywają się. Jest totalna cisza. Tylko lewy kij, tylko i wyłącznie lewy kij gra i to właśnie pokazuje, że nie kulki tak naprawdę robią robotę, chociaż są ważne, tak, żeby ten towar był dobry, ale tak naprawdę robi właśnie miejscówka, to ona odgrywa główną rolę, ponieważ wszystkie trzy wędki były w identyczny sposób nęcone, identyczny sposób zestawy zbudowane, haki, wszystko jest identyczne, jedyna różnica miejsce, także pamiętajcie, nie dajcie się bawić te wszystkie reklamy i tak dalej, mówię, żeby była jasność, dobra kula jest ważna, w coś musimy tak naprawdę wierzyć, ja wierzę w swoje kule, w których przez wszystkie filmy opowiadam, ale najważniejsza jest miejscówka, miejscówka, miejscówka i jeszcze raz miejscówka i o tym pamiętajcie, nie pytajcie się nigdy, jakie są dobre kule na tą porę roku, na tamtą, śmamtą, wamtą, pytajcie się, gdzie szukać ryb o tej porze roku, bo to jest najważniejsze, no i dobrze się bawić nad wodą, także pożegnam z Wami się teraz. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, lajkach, komentarzach. No, jeżeli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, kliknijcie tam w dzwoneczek, bo to też jest ważne. I do zobaczenia na kolejnej zasiadce. Baja mordeczki.